lusterka to się średnio dzieje, te odbicie. Patrz się teraz. Widać to? Widać. Co się z teksturami dzieje. Ciekawa sprawa, to jest na ultra. Ogólnie grafika jest na ultra ustawiona. Ej, to tutaj widać, w tym miejscu. Widać, widać to. Tutaj widać w tym miejscu, jak mniej więcej dookoła jest obrobiona gleba. Więc to tak jest zrobione. Aha. Czy tu coś jest chyba skopane? Pracownicy to tak trochę średnio to ogarniają. Lecimy. No dobra, dajmy sobie milion. Dajmy sobie milion samouczek, nie? I tą mapę. Tu będzie chyba plantacje ryżowe. O, to sobie obczajmy, bo to może być ciekawe. Jak to będzie wyglądać. Tutaj nie wiem, czy tu chyba są takie woda i ten. To chyba będzie ta. Tak, to będzie ta mapka. Widzicie tu te budynki? Może nie ten, ale ten. To jest jakieś takie klimaty tego typu, tam gdzie ryż hodują, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu mogą być jakieś maszyny inne w ogóle. Zobaczymy zaraz. Się przekonamy. A tu może być ciekawie na tej mapce. Może być ciekawie, tam ponoć, no ciekawie jestem tej wody, tą wodę nieźle zrobili, że są te fale. To już widzieliśmy na poprzedniej którejś mapce, tej pierwszej chyba. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. I czy można będzie wjechać tam ciągnikiem na przykład. No tak, zaraz to się przekonamy o tym. Pierwszy raz ładuję tą mapę w ogóle, nie byłem tu jeszcze, nie patrzyłem, jak to wygląda. Zobaczymy, jakie tu jest gospodarstwo w tym. Siema Kifi. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać na tym. Dobra. Odpalamy, dobra, polecimy tym samym. Jest, okej. Okay. Dobra, polecimy tym samym gościem. Oczywiście problem przeładowywania. Polby kukurydzy na początek. Okej. Okay. Rice Company. No dobra, tutaj mamy. Dobra, czekajcie, musimy sobie zmienić tą rzecz. Mi się to nie podoba. Czekajcie, to sobie damy tak. Ruch drogowy zostawiamy, to sobie damy na 2 dni i pojazdem automatyczny rozruch. Ok. Dobra, i zapis sobie zrobimy, może jakby czasem się coś wykrzyczyło. Dobra, dobra, no to czyli tak, mamy inne maszynki tutaj. Takie coś. Takie coś, taką ciężarówkę mamy. Blizzard. Jest. Dobra, na razie zobaczymy, może nim pojedziemy. Nie wiem. Tu jest pole, dobra, tu mamy kombajn, ale kombajn nas nie bardzo interesuje, tam gdzie jest ciągnik.
No ciekawy teren tu jest, ciekawie jest ułożone tutaj to. Z początku. Co to jest? Dobra, tutaj jest coś, tu jest chyba. To były szklarnie jakieś? O. Szklarnia na grzyby, o kurde, szklarni na grzyby nie było w tamtym farmingu. No to nieźle, ty. No zamknij to. Tutaj? A to jest to samo. Dobra, czyli tu jest szklarnia na te. Dobra, tego nie było wcześniej. Spoko, wodę widzę, że się uzupełnia. Woda się uzupełnia, okej, okay, dobra. Czyli system szklarniowy działa tak jak ten. Tu jest coś, tu nie ma nic. Budynek można otworzyć, nie można nawet otworzyć, okej. Okay. Dobra, opatrzcie, tu już mamy inny ciągnik. Czy to jest ten Challenger też? Nie, ten jest inny. Sześć cylindrów słychać. Słychać, że to sześć, dobra. Dobra, to patrzcie, tutaj mamy kolejne maszyny. Tu mamy do ryżu coś. Tu mamy też jakiś coś chyba do tego. Patrzcie po tym. Znaczki są, nie ma nawet opisów. O kurde. No dobra. Rapan. Dobra. Takie coś mamy jeszcze do jeżdżenia. Zaraz tym przejedziemy gdzieś tam dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest na tej mapce. Tu jest jakiś budynek, da się wejść? Nie. Tu się nie da wejść. Natomiast tu mamy szklarnię. Na sadzonki ryżu, okej. Okay. Szklarnia na sadzonki ryżu. Dobra. Coś tu się robi. Uzupełnia wodę? Też się uzupełnia, dobra, okej. Okay. Czy to jest? Co to mamy? Ryż, okej, okay, dobra, tak wygląda ryż. Okej. Okay. To jest kolejne pole ryżowe, to też jest moje. To można zbierać, może sobie zbierzemy kawałek, zobaczymy jak to się zbiera. Tu mamy jeszcze, a to już chyba nie należy do mnie. Nie, należy też do mnie, dobra, okej. Okay. I tam jeszcze mam, a tamten to jest chyba ten teren też zaorany, pusty, dobra. Dobra, czyli jeszcze raz, mamy taką maszynę, taką do ryżu, kombajn i ciągnik jeden. Dobra, czyli mamy jeden tylko ciągnik, z tego co wynika. A zobaczmy jak wygląda mapa cała. Okej. Okay. Czyli my mamy tutaj. To są dalsze tereny. Tam jeszcze można. A tam już chyba nic nie ma oprócz lasu. A tu się kończy już mapa, dobra. Ile jest tych 76? Widzę. Chyba tylko 76. Nie, 80 jest. Widzę pole. Znaczy teren, no może tak. Nie pole. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, spoko. No to co? To może sobie zbierzemy ten ryż. Nie wiem, czym to się zbiera. Chyba
Chyba typ. Tak mi się wydaje. Po tym się chyba sadzi, tak mi się wydaje. To jest chyba do sadzenia ryżu, natomiast to jest chyba do zbierania. Nie wiem, zaraz to zobaczymy, sprawdzimy. Jeszcze zastanawiam się, gdzie jest jakaś przyczepa czy coś. Powinna być, zaraz zobaczymy najwyżej, jakie maszynki tutaj mamy. No dobra, fajnie, fajna animacja jest tego. Jak to leci, nie? Do tego zbiornika. Dobra, tutaj sypię liście. Czy tam te łodygi. No to to, no okej. Okay. Fajnie, spoko. Fajnie, że to czuć ten przechył tutaj, jak jechaliśmy. To było wyraźnie czuć. Dobra, pytanie jest takie, czy my mamy, zaraz sobie weźmiemy, pojedziemy. Tu mamy, widzę, te same dwie maszyny, czyli to kultywator i siewnik. Natomiast tak, tu mamy dwie maszynki do ryżu. Tutaj mamy kombajn. A, i przyczepy nie mamy, tylko mamy ciężarówkę z tym, okej, dobra. Ruszyć to. Też się nie da. Ule? Najprawdopodobniej. Tam jest... Tam możemy sypać ten, no jest ten gość tak samo. No dobra. Okej. Okay. Teren jest, jak widać, coś takiego. Pojedziemy sobie, poczekajcie. A nie owiec, tylko ryż. Ryż to jest takie coś. Jest taki ryż jeszcze gdziekolwiek? Chyba nie bardzo. A ryż długoziarnisty jeszcze jest. Takie ciemne, a to chyba też nie ma tego. Dobra, ryżu długoziarnistego nie ma, no to niestety to sobie nie popatrzymy, jak to wygląda. Natomiast ciekawą opcją jest to, jak się
jak się go sadzi tą maszyną, bo z tego co widziałem to jest pole całe wody i po tym się jeździ i się to ten, no ciekawe, ciekawe. Patrzcie, tu się chyba napuszcza tą wodę. Najprawdopodobniej. Zarządzaj polem ryżowym. Poziom wody 0%. Tu się napełnia całe wodą. Jest takie lustro wody i potem się jeździ tamtą maszynką i się to sadzi. No ciekawie, ciekawie to jest rozwiązane. Fajnie to zrobili. Siema. Artat. Fajnie to zrobili, okej. Okay. Dobra. A pokaż samochody. Jakie są samochody? To mamy. Takie małe, małe ryżowe. Japońskie. Skoda jest. O kurde, tutaj się nie spodziewałem, że Skoda będzie. Zeta. Opon, Trelleborg, Michelin nie mamy, Continentale, Redsteiny, Mitas, Nokian, okej. Okay. No dobra, czyli te firmy w sumie te same, które były wcześniej. Dobra, tym się zajmiemy może kiedy indziej. Natomiast co tutaj mamy? Pakiety, patrzcie, do zboża, dobra, do marchewki. Dobra, do marchewki mamy jakieś inne maszynki. Do ziemniaków. Okej, okay, jest to samo, do buraków cukrowych. No tego nie mieliśmy wcześniej, więc są też inne maszynki. Ryż długoziarnisty. To jest siewnik do ryżu, okej. Okay. A zwykły ryż? No do zwykłego ryżu są te. Właśnie to i to. To jest do sadzenia, sadarka. Ta umożliwia sadzonek, sadzenie sadzonek na tych, na polach. Dobra. Do zbioru, okej. Okay. Spoko. A do bawełny co mamy? Do bawełny mamy to samo. Co było? Case, który był w poprzednim farmingu, ok. Trzcina cukrowa też w sumie to było, to wszystko było. Przyczepa jeszcze była inna. Winogron. O, tego nie... Tego chyba nie było wcześniej. Alui było? Nie wiem, czy winogrona były w poprzednim. Nie pamiętam. Oliwki. A tu inna maszyna. Trawa, dobra, trawa to tam. Trawa nieważne, zrębki, a to było wszystko. Pokaż tutaj. No takiej przyczepki trzyosiowej nie było. Mak, ciężarówka była. Wcześniej, dobra. Paszowóz, okej. Okay. No nie, no dobra, okej, okay, spoko. Patrzcie, jakie mamy przyczepy. Okej, okay, większość jest tych samych, które były wcześniej.
Dobra, no to co, może się przejedźmy po tej mapie, zobaczmy, bo wygląda ciekawie tutaj z początku. Zobaczmy, gdzie możemy pojechać. Możemy pojechać w miasto tutaj zobaczyć. Że całą czy objedziemy? No w sumie można by całą objechać. Dobra, pojedziemy w prawo i tam w to miasto. Tu jest taki układ. Ciekawy. Tym, że ma paryżowa typowo, nie? Ciekaw jestem na poprzednich, na innych mapach, czy można hodować też ryż. Nie można. Trzeba pewnie pole przekształcić na pole ryżowe. Tak mi się wydaje, żeby był ten kranik z wodą, bo coś. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to się robi. Kiedyś do tego dojdziemy. Patrzcie, nowość, tutaj jest, tutaj na polsku jest napis rzucony. Department, ok. Straż. A tutaj, patrzcie, tutaj jest jakieś centrum. Jedziemy tutaj. No dobra, możemy tutaj się przejechać dalej, jeszcze spojrzeć sobie, jak to wygląda.
Kukurydza. Okej, kukurydza wygląda tak, jeszcze nie jest gotowa. Jeszcze kolejny robią? Nie, ślady się robią. Okej. Okay. Gotowa do zbioru pszenicy. Okej, okay, a zobaczmy, czy mamy coś w tym. A podejrzewam, że nie, że na żadne nie ma chyba nic w tym. No nie, no z zerowym tym zaczynamy. Nie mamy nic, totalnie, dobra. Tutaj co rośnie? Ziemniaki. Okej. Okay. Ziemniaki, ale zachwaszczone widać, czyli chwasty są praktycznie te same, co były w poprzedniej wersji. Tutaj też są, ale wyrastają ponad ten. Dobra. No to co, no ciekawie. Ciekawie z tym ryżem będzie tutaj. Na tej mapie. No patrzcie, to jest to pole 36. To ono jest całkiem sporawe już. 36, największe, które jest. Tutaj 7. 7 i 2 zapewne. Produkcja. Czyli co tu jest, jak produkcja? Co to jest? Groszek, o, tu patrzcie, tu groszek rośnie. No ciekawe, ale to jeszcze nie jest w fazie wzrostu, jest dobra. No to, okej, fajnie. Dobra, zobaczmy jeszcze z ciekawości, czy niszczą się. To nie są moje pola. Czy zniszczy się pole u niego? Nie. Nie niszczy się. Dobra, możemy przejechać. Jeszcze jestem ciekaw jednej rzeczy, zaraz sobie to sprawdzimy. Chociaż nie wiem, czy... Nie, ciężka sprawa będzie. Ale może kupimy jakieś pole i spróbujemy je... tym kultywatorem zrobić. Zobaczymy, jaka jest... fizyka gleby, jak to wygląda. Tutaj co prawda pługa nie mamy, bo zobaczyliśmy, jak to wszystko ten, ale niestety. Czy to dobrze? Nie, oczywiście, że nie. Dzieje.
lusterka, co się średnio dzieje, te odbicie. Patrzcie teraz. Widać to, widać. Co się z teksturami dzieje. Ciekawa sprawa, to jest na ultra. Ogólnie grafika jest na ultra ustawiona. Skalowanie 100%. Rozmywa się to, rozmywa się to. Zróbmy tak, gdzie jest powierzchnia jakaś. Albo niekoniecznie powierzchnia. Dobra, to kupimy sobie teren. 33, tam podjedziemy. Małe ślady też, patrzcie, małe ślady też się robią. Dobra. Fajnie wiedzieć, tylko to chyba raz jak ubijemy, to już chyba jest po tym. Już nie będzie chyba się ubijać dalej. Co to jest? Bawełna. Okej, no bawełna rośnie podobnie. No niestety musimy ją zniszczyć. Na potrzeby sprawdzenia tego. Dobra, czyli tak, tutaj się robią się ślady, chyba się jakieś tam robią, chociaż mało to widać tutaj na tym. Tutaj mało się raczej ślad sam robi, a nie zapada się tak jakby w ten. No okej, może tak ma być, bo tutaj jest... Patrzcie, co się dzieje. Ej, to tutaj widać, w tym miejscu. Widać to. Tutaj widać w tym miejscu, jak mniej więcej dookoła jest obrobiona gleba. Więc to tak jest zrobione. No tutaj to widać przez ten mini problem, mini błąd. Dobra, a teraz się wgniata? Teraz się lekko wgniata, no widać taki... Ten, no dobra. Dobra, fajnie wiedzieć, czyli... Siema. Fajnie wiedzieć, czyli... Okej. A czekaj, a jak teraz podjadę do przodu, co się stanie? Zaraz zobaczymy, czy to zniknie. Czy się, w sensie, czy się zrówna. Ślady jakieś zostają z tego, co widzę. Ale problem jest jakiś jeszcze. To też do spaczowania z tego, co widzę. Patrzcie, tutaj widać przy okazji. Maszyna się przesuwa chyba.
Może łańcuchy są inaczej zrobione, w sensie to są dwie części, takie ruchome. To fajnie, że to leży, a tutaj ten. Tylko, że chyba maszyna się przesuwa. Albo i nie. Nie wiem. Tak, minimalnie się przesuwa, ale patrz. Zrobione jest. Patrz, czyli tu jest. Tutaj widać kawałek śladu. Patrz, czyli pół śladu jest zaorane. Widać odcięcie takie tekstury. To znaczy tak, patrz, tutaj zaorane jest, znaczy za ten. Tylko to jest pole już bawełniane akurat. Robią się ślady, ale patrz, jak podjedziesz do tyłu. Tutaj, no to wiadomo, tu się ten, ale jak podjedziesz do tyłu, to są ślady. Są ślady, czy to jest zapadnięte? No, ja, no coś tam jest, bo widać takie fale jakby, nie? Tutaj, tu w tym miejscu. Widać, że jest górka. I tutaj też widać, że jest górka. Okej, okay. Czyli tak to wygląda tutaj, ale patrz, jak podjedziesz do przodu, to zniknie. W sensie wyprostuje się. Że teraz nie ma. A ciekawe to jest zrobione. Tu ogólnie na tym widać, jak oni to zrobili z tą glebą. Czy to będzie widać, jak skacze? Ładne dźwięki są zrobione, no. 6 cylindrów jest. Rzeczywiście, patrz jak jest zrobiony ten. Tutaj to dobrze widać, jak jest zrobiony ta fizyka gleby. Takie kawałeczki, jakieś cząsteczki są tego. Znaczy pewnie kawałek po kawałku, z kilkunastu albo z kilkudziesięciu tych są. Pewnie to jest zrobione, no ciekawie. Wiatrak widać, wentylator. Filtry Lizarda. Patrz, nawet jest ten. Nawet jest na tym zaznaczone, kiedy był robiony, wymieniony ten filtr. Siatkę mapy. Zmień tryb wyświetlania mapy. Dziewięć. Aha, to jest to. F7? Wybierz kamerę, latarka? Nie, to nie. F7? Nie, też nie działa. Nie działa, czyli coś jest. Czekaj, a co my mamy za narzędzie? A, latarka, dobra. Aha, czyli tylko latarkę mam. Aha, dobra, bo pewnie jak jest piła do cięcia, to pewnie ten, pewnie się zmienia, się magabur. Pewnie wtedy się zmienia, okej. Okay. Ile dotacji dostajesz? Dużo. No dobra, no to jest tak, okej. Okay. Na tym nie ma, na tym nie ma filtrze. Ale patrzcie, nakleiło się trochę tego. Ciekawe. Reklama? Dobrze, no musi się zgadzać kasa. Zobaczymy jeszcze w tamtym miejscu. Może pola ryżowego nie będziemy ruszać. Może
szachach, nic nie mówiłem jeszcze. Będą. No będą, będą szachy. Dobra, sprawdźmy tutaj, jak to się tutaj będzie zachowywać. Tutaj widać ewidentnie, no. Na takim oranym tym widać, okej, dobra. Zróbmy tak. Tutaj chyba zostaje. Marka tego ciągnika. Akko. Tego nie było wcześniej, tych, tego w poprzednim farmingu. Ej, patrzcie, jeszcze są te. Ciekawe. Krzywo, nie, to są testy na razie. To nie jest granie na poważnie na ten moment. A patrzcie, stąd było widać chyba. Częściowo. Jak to było? Czekajcie jeszcze raz. Aha. Czy tu coś jest chyba skopane? Dobra, przejedźmy tak. Nie no, to są testy na razie. Dobra, czyli tutaj się deformuje to. Też, no najlepiej to widać tutaj, na tym. A ciekawe, jestem jeszcze tutaj. Czy też tak samo ta gleba jest zrobiona? A, bo to nie, dobra. Dobra, bo tutaj nie będzie widać za bardzo. Dobra, nic. Nie mamy tu innych maszyn, niestety. Możemy jeszcze siewnik sprawdzić. Możemy jeszcze siewnik sprawdzić z ciekawości, jak to... jaką teksturę zostawia. Nie, no gramy, gramy. Za chwilę w sumie. Czekaj, co można teraz robić? Rzepak. To są testy. No, powiem wam, że jest problem jakiś. Okej, no różni się to? No różni się to trochę. Kolorystycznie. Dobra, powiedzmy, że jako tako, ale coś tu się, coś tu, powiem wam, jest jakiś problem z teksturami jeszcze. Patrzcie. Pracownicy to tak trochę średnio to ogarniają. Nie mam pojęcia. Zobaczymy w tą stronę, jak będzie jechał. No jakiś problem ewidentnie występuje. Pracownik też nie ogarnia, że taki jest teren, z tego co widzę.
Patrzcie, patrzcie z tyłu. Z tyłu to widać. Nie ma tekstury, są tylko ślady, które zanikają. I teraz dopiero się pojawia tekstura. No, czyli coś tu jest skopane z tym. To też jest do poprawy. Z tego wynika. No, widać opóźnienie. Patrz w lusterku, co się dzieje. To jest ultra ustawione. Detale ultra, ultra skalowanie. Tu jeszcze ok, siewnik jako tako widać. Ale generowanie tych tekstur trochę jest słabe. Jak na ten moment. Dobra, odczepimy tutaj. Patrz z tyłu, co się dzieje, jak to wygląda w ogóle. Jakby to było na niskich detalach, patrz, teraz zanikają w ogóle tekstury. Tutaj w ogóle jest, to wygląda totalnie źle. Tu część jest załadowana i zniknęło. Tutaj patrz, droga tak samo. Auto. Lusterka fatalne, no. Przynajmniej na tej mapie. Nie wiem, w poprzedniej mapie było spoko. Patrzcie, jakby się nie ładowało. Strasznie rozmazane są te. Strasznie rozmazane są. Zresztą tu już inaczej ładuje. Miejscu. Ale patrzcie, tutaj, tu w miarę okej. No jest jakiś rozmazany ruch, tak, widać. Też to lusterko widać. Jak ten, ale patrzcie, tam tekstura jest rozmazana. Nie, no teraz jest wyostrzona, dobra. A jak to będzie na tej maszynie widać? Dobra, maszyna jest ostra, ale... Dobra, czyli maszyna jest ostra, ale tekstura ziemi jest totalnie skopana. Trawę jako tako widać. Chociaż... Nie no, dobra, jest ruch, tak? Więc może się wydawać, że jest ruch, ale patrz, maszynę widać. Natomiast... No nie no, do poprawy jest. Update'u nie było w ogóle, tak jak włączałem dzisiaj, update'u nie było. Pamiętam, że na pierwszy raz był update... W poprzednim farmingu. Tutaj na razie jeszcze nie było. Także... No... Trochę do poprawy jest. Ta fizyka gleby fajnie jest zrobiona, ale jakieś... Kurczę, też się rzeczy dzieją. Jakieś cienie zanikają też. Dziwnie się to dzieje. No nic, no. To prawie będzie. Jak nic. Tu jest też małe gospodarstwo, z tego co widać. Fajnie z tym ryżem, zobaczymy jak z tym ryżem będzie jeszcze. Ja na offstreamie postaram się to zjechać do zera. I napełnić to wodą, bo ciekaw jestem z tej wody, jak to będzie wyglądać. No, norma przy nowych, ale to... Ja podstawiałem, że tak będą jakieś problemy początkowe, no ale... Różnie to bywa z tym. Natomiast podoba mi się tam, jak ten... Podoba mi się tam, w tamtym miejscu, jak zbierała ta maszyna do ryżu. A tutaj co? Tutaj będzie dopiero w tym miejscu, żeby pokazać jak zbiera ten, ale to może nie. Może tego nie będziemy robić. No dobra. Detale są fajnie zrobione. Akumulator Optima. Nie, to jest ta mapka japońska chyba, czy jakaś, tam, tu gdzie jest ryż. Tutaj jest ryż, na tej mapce. To jest druga w kolejności mapa,
która jest tutaj wrzucona. Tu jest ryż i są maszyny, no chyba japońskie. Tak mi się wydaje, nie wiem, no, znaczki są takie po japońsku. Chyba tak. Co ciekawe, przyciski też są po japońsku. Nie wiem, czy można siać. Nie wiem, jak jest z tym ryżem. Natomiast tutaj jest już z automatu trzy pola. I tu jest coś takiego, że można to napełnić. Można to napełnić wodą. Dlatego pewnie jest takie, tak jak widać, jest taka górka tutaj przy... Ten całe pole jest taką górką objechane. Tam się wypełnia wodą i jedzie się tą maszyną tutaj, która jest. Nie sprawdzałem tego, jak to się robi, bo nie wiem, czy się da na ten moment siać, ale jest taka maszyna do siania. Ona jeździ trochę zatopiona w, może po połowę koła to nie, ale trochę jest zatopiona w ten. Też są tu japońskie znaczki. Taka to maszyna do ryżu. Tym się na pewno sadzi. Co ciekawe jest tutaj, wcześniej to pokazywałem. Jest tutaj coś takiego. Szklarnia na grzyby. Można hodować. Tego nie było wcześniej. I tutaj jest... Tak, już sekunda. I tu jest jeszcze taka sprawa, że jest szklarnia na sadzonki ryżu. Nie wiem, jak te sadzonki ryżu działają. Najprawdopodobniej pakuje się je tutaj. Nie wiem, to kiedyś do tego dojdziemy. No tak, bo jest zero. Zero i nawóz stały jest zero. Dobra, czyli nawóz można zapakować i te sadzonki pewnie z tego. Sadzonki podejrzewam, że można też kupić. No ciekawe. Ciekawa sprawa z tym. No ta. No to co? No to z tej mapki to by było tyle chyba. Objechane mamy wszystkie trzy mapki. I co? No i to w piątek zaczynamy takie, no poważnie, gierki. Nie wiem, którą mapkę wybiorę. Może tą pierwszą. Może tą pierwszą, którą sprawdzaliśmy. Albo tą polską? Nie wiem. Układ mi się podoba na tej pierwszej. Na tej amerykańskiej chyba. No dobra.